Będzie przeprowadzka powiatowych urzędników, to już niemal pewne. Starostwu dzięki dotacjom na inne inwestycje udało się zaoszczędzić i zgodnie z zapowiedziami dojdzie do zakupu budynku przeznaczonego pod siedzibę urzędu. Jak już wcześniej informowaliśmy, urzędnicy z wydziałów rozsianych po całym mieście przeprowadzą się na ulicę Ostrogskich. Chcemy jeszcze, ażeby w drugiej połowie bieżącego roku przygotować projekt adaptacyjny tego budynku pod nasze oczywiście potrzeby, pod potrzeby tych trzech wydziałów, o których wcześniej wspomniałem, czyli Wydział Geodezji, Wydział Nieruchomości, jak również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. No i w przyszłym roku już z własnych środków zacząć przystosować ten budynek. Nowa, druga siedziba urzędu mogłaby być już gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. Przede wszystkim nowy obiekt trzeba odpowiednio zaadaptować i przystosować do wymogów pracy urzędników. Tutaj, jak zaznacza starosta tarnowski, również petent będzie miał wygodniej. Bardzo dobry dojazd, duży parking na ponad 70 samochodów i myślę, że to jest też było bolączką na ulicy Nowej, bo w godzinach urzędowania praktycznie niemożliwe było tam zaparkować pojazdem, więc petenci musieli też daleko się przemieszczać na piechotę bądź to innymi środkami transportu. Natomiast tutaj będzie naprawdę dużo lepiej. No i to jest, myślę, że też nie jest bez znaczenia, że wtedy już czynsze, które płaciliśmy między innymi na ulicy Rybnej, czy chociażby na ulicy Szujskiego, gdzie się mieści PCPR, no już odejdą jakby do lamusa i już też będziemy mieć tu wymierne oszczędności. Starosta tarnowski dodaje, że w sumie przeprowadzka na ulicę Ostrogskich może kosztować około 5 milionów złotych. To koszta zarówno zakupu, jak i przystosowania budynku. Sam zakup to około 2 milionów złotych, a starostwo na ten cel zabezpieczyło już ponad połowę kwoty. Resztę chce dopłacić za rok. Dodajmy, że już za kilka dni mają zostać podpisane dokumenty, na mocy których część urzędników powiatowych przeprowadzi się do nowej siedziby. Violetta Zaremska, Tarnowska TV.